Cześć, witajcie ponownie na portalu purepc.pl. Dzisiaj przeprowadzimy unboxing iPhone'a 5S, czyli urządzenia, które premierę swoją miało już w zeszłym roku, dokładniej we wrześniu. No i sprawdźmy, co znajduje się w pudełku, może jak najpierw wygląda pudełko. Standardowo dla urządzeń Apple, nazwa urządzenia i oczywiście logo amerykańskiego producenta no i sam, sam smartfon, który od razu rzuca nam się w oczy. Jest on jest on dosyć lekki, tak? waży, waży zaledwie 112 gramów, mimo tej no dosyć solidnie wyglądającej, solidnie wykonanej obudowy w pewnej części metalowej, jest naprawdę lekki. W pudełku mamy oczywiście no naprawdę mm, bardzo stylowy, futurystyczny i też również lekki i, i cienki adapter sieciowy, przewód USB typ A ze złączem Lightning. Apple nie ugięło się i cały czas nie wprowadziło mikro USB standardu. No i w bardzo fajnym pudełku, co rzadko zdarza się w smartfonach, żeby takie pudełko było dostarczane razem, z, znaczy w słuchawki były dostarczane w takim pudełku. earpodsy od Apple, czyli najnowsze słuchawki Apple, dołączane do urządzeń mobilnych tej firmy, oczywiście ze złączem mini jack 3,5 mm. To znajduje się w środku pudełka. Pudełko już zamykamy. Zacznijmy od parametrów fizycznych tego urządzenia. Urządzenie ma wymiary 123 mm na 58,6, no i grubość 7,6. Mm, czyli są to dokładnie takie same wymiary jak w przypadku przedniego modelu, czyli iPhone'a. 5, to jest oczywiście iPhone 5s. Trzeba przyznać, że w porównaniu do innych smartfonów flagowych smartfonów obecnie w tej chwili na rynku, chociażby z Androidem, no ten, ten telefon jest naprawdę no, malutki. Oczywiście większy chociaż w porównaniu do iPhone'a 4, ale nie jest, to, nie jest to urządzenie duże. To był Galaxy S4, a teraz w porównaniu do flagowca Galaxy S5, do którego link do unboxingu tego, tego urządzenia również będziecie mieli w opisie tego filmu, jest on wyposażony w ekran o przekątnej 4 cala, zaledwie 4 cala jego rozdzielczości, który wyświetla obraz o rozdzielczości 640 x 1136 pikseli. Jest to matryca IPS LCD podświetlana diodami LED. No i w tym wypadku takich parametrów jego gęstość wynosi 326 pikseli na cal, no co nie jest wynikiem powiedzmy powalającym w porównaniu do innych do innych smartfonów. Trzeba przyznać, że jest oczywiście pokryty ekran szkłem Gorilla Glass i powłoką oleofobiczną która ma zmniejszać jakby ilość odcisków palców, które pojawiają się, pojawiają się na ekranie. Jeśli chodzi o parametry, to smartfon wyposażono w procesor Apple A7, czyli dwurdzeniowy procesor taktowany zegarem 1,3 GHz no i czterodzienny układ graficzny Power VR G6430 i tutaj w środku znajduje się zaledwie 1 GB pamięci RAM. Na panelu przednim znajdziemy przednią kamerę 1,2 megapiksela, która pozwala nagrywać filmy w 720p 30 FPS-ach, oczywiście poniżej słuchawkę telefonu. No i czujnik oświetlenia zbliżeniowy. Poniżej przycisk Home, główny, jedyny przycisk fizyczny tutaj. W nim znajduje się sensor, czyli jakby czytnik linii papilarnych o rozdzielczości 500 dpi. Nazywa się on Touch ID. No i to wszystkie elementy, które znajdują się na panelu przednim. Na prawej krawędzi mamy jedynie sloty na kartę NanoSim. Tutaj trzeba uważać, że nie jest to karta microSIM, a NanoSim, więc ta najmniejsza. I do jego otwarcia będzie nam potrzebne narzędzie, które znajduje się w pudełku, w tej białej kopercie. Na lewej krawędzi mamy dwa osobne przyciski, jeśli chodzi o regulację głośności, oraz przełącznik trybu pracy urządzenia. Kolej na dolnej krawędzi mamy Mamy od już od iPhone'a 5, mamy gniazdo audio Jack 3,5 mm oraz złącze Lightning. W większości smartfonów umieszczane jest gniazdo audio do góry, tak zresztą było w poprzednich iPhone'ach. Natomiast Apple zdecydowało się na zmianę tej polityki. Na górnej krawędzi znajduje się jedynie przycisk uruchamiania blokady ekranu. Z tyłu, jak to zwykle w iPhone'ach, bardzo mały obiektyw. Po lewej, w lewym, gór, w lewym górnym rogu tego panelu tylnego jest to sensor 8 megapikselowy pozwalający wykonywać zdjęcia w rozdzielczości 3264 na 2448 pikseli. Wspomaga go dual flash, czyli dwie diody LED doświetlające. Jeśli chodzi o nagrywanie wideo, tutaj mamy do dyspozycji 1080p w 30 klatkach na sekundę i 720p aż w 120 klatkach klatkach na sekundę. No i oprócz tego znajduje się tutaj też dodatkowy mikrofon, a poza tym nie ma żadnych innych elementów. Głośniki o których zapomniałem wcześniej wspomnieć znajdują się na dolnej krawędzi, nie jak w przypadku na przykład Samsunga Galaxy S5 i S4 z tyłu, także położenie telefonu na płaskiej powierzchni nie powinno mieć wpływu na, na dźwięk wydobywający się wydobywający się z głośników bateria, która znajduje się w tym urządzeniu to to akumulator 1560 mAh litowo-polimerowy, oczywiście nie jest wyciągalny, nie możemy zamienić go, jest to bardzo mała pojemność, szczerze mówiąc, trzeba zwrócić uwagę, że to jest mały rozmierekno tylko 4 cale, więc powinno wszystko się to jakoś ładnie zbalansować. Na koniec jeszcze chciałem dodać, że prosto z pudełka mamy do dyspozycji system iOS 7, natomiast oczywiście możemy tego iPhone'a najnowszego flagowego iPhone'a zaktualizować do iOSa 7.1. I tak prezentuje się iPhone 5S, to był unboxing tego urządzenia. Wrócimy do niego w publikacji będziemy go porównywać właśnie do flagowca Samsunga Czyli do Samsunga Galaxy S5. Ja dziękuję Wam w tym filmie serdecznie za uwagę i zapraszam do innych filmów i do innych materiałów na purepc.pl. Na razie.